Cześć! Możliwość zapisu i odczytu danych jest niezwykle istotna z punktu widzenia oprogramowania. Dlatego w tym materiale z serii Wesoły Python pokażę Ci, w jaki sposób zaimplementować tego typu funkcjonalność. Wykonamy sobie niezbędny kod, żeby zapisać pliki tekstowe i je później odczytać. Żeby natomiast urozmaicić ten materiał, dodamy obsługę plików CSV, które są na przykład popularne przy rozliczaniu transakcji z Allegro. Dodatkowo będziemy zapisywać dane i odczytywać z miernika RF8000. Żebyś zwiększyć zasięgi tego materiału, proszę Cię o kliknięcie łapkę w górę, a tymczasem zapraszam na materiał. Zapisywać i odczytywać dane możemy na dwa sposoby. Pierwszy z nich standardowy. Korzystamy z funkcji open i tworzymy nowy obiekt. Odczytujemy bądź zapisujemy dane, a następnie zamykamy obiekt, dzięki czemu zamykamy plik. Ważne jest zamykanie pliku. Druga opcja dla tych zapominalskich, korzystamy z opcji with open i w ciele tej funkcji wykonujemy niezbędne działania, takie jak zapis i odczyt. Kiedy opuścimy funkcję, plik zostanie automatycznie zamknięty. A teraz przejdźmy do kodu. W folderze, w którym mam projekt, przygotowałem sobie plik output.txt, który zawiera dane liczbowe. W tej chwili muszę skopiować ścieżkę do tego pliku, bądź po prostu jego nazwę i rozszerzenie. Jeżeli nasz plik znajduje się poza folderem, z którego będziemy uruchamiać Pythona, musimy podać dokładną ścieżkę lub ścieżkę relatywną. Natomiast możemy także od razu podać gotową ścieżkę poprzez kliknięcie Shift F10 i kopiuj jako ścieżkę. Następnie przygotowałem wcześniej już programy do tego kursu. I tak jak w przykładzie widać, możemy podawać pafa, czyli stworzyć zmienną z napisem prosto do naszej ścieżki, dodając literkę R. Ta literka R oznacza, że jest to raw string, czyli surowy napis, czyli nie ma w ogóle interpretować znaków specjalnych. W przeciwnym wypadku by interpretowało niektóre znaki tutaj i program by źle interpretował tą ścieżkę. Więc możemy podać pełną ścieżkę lub bezpośrednio do pliku. Z racji tego, że w tym miejscu nadpisuję pierwszą opcję, więc korzystam w tej chwili z nazwy bezpośredniej do pliku. Następnie mamy dwa sposoby na odczyty danych i żeby je porównać, stworzymy sobie dwie zmienne, lines i lines 2. Czyli otwieramy tutaj nasz plik, podajemy tutaj ścieżkę do niego lub nazwę po prostu. Następnie czy chcemy otwierać czy zapisywać, w przypadku odczytu używamy literki R. Jeżeli byśmy chcieli w tym miejscu zdefiniować enkodowanie, ponieważ każdy plik może mieć inne enkodowanie napisów, to powinniśmy tutaj dodać tą informację. Jest to opcjonalna informacja. Kiedy zaczniemy dopisywać, podpowie nam encoding. Kiedy wybierzemy encoding, możemy sobie wpisać na przykład UTF-8. Jakie enkodowanie łatwo idzie znaleźć w Google. Poza tym, jeżeli Python ma jakieś problemy, to informuje, jakie jest prawdopodobnie enkodowanie pliku. Korzystając z obiektu file, który stworzyliśmy, wykonujemy readLines. Kiedy wykonujemy to polecenie, zostanie tutaj zadeklarowany nowy obiekt, który będzie zawierał linię po linię. Możemy także analizować pojedyncze linie, natomiast z punktu widzenia kodu łatwiej jest, jeżeli od razu wszystko zaczytamy. I od razu poniżej tego zamykamy ten plik, żeby nie blokować dostępu do niego. Podobna sytuacja znajduje się niżej, korzystając z tej opcji dla zapominalskich, czyli with open, i też sobie odczytujemy wszystkie linie. I zaraz sobie sprawdzimy, czy wyniki są identyczne. Żeby rozróżnić nasze linie, dodamy sobie tekst, korzystając z fstringa i wypiszemy zawartość danej linii. Tego typu sformułowanie po prostu będzie linia po linii nam analizować, a dokładnie komórkę tabeli z lines. Możemy sobie także poniżej wypisać naszego lines, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. W pierwszej kolejności wypisywaliśmy te dane i w tej chwili zadasz pytanie, dlaczego są tutaj odstępy, a w tym miejscu ich nie ma. Kiedy spojrzymy sobie na surowy kod, czyli na surowe napisy, mamy tutaj znaki nowej linii. Dlatego w tym miejscu są te dodatkowe entery. Z racji tego, że ostatni ciąg znaków nie miał znaku nowej linii, to od razu wypisany został lines 2 bez odstępu. I tak jak możesz zobaczyć, oba sposoby w ten sam sposób wypisują. Tutaj ponadto
możesz zauważyć, że mamy tutaj czteroelementową tablicę, z której każdy element składa się z takiego napisu. W jaki sposób w tej chwili każdy ten numer dodać do osobnej komórki tabeli, żeby łatwiej było nam analizować te dane? I znowu, linia po linii, czyli element po elemencie w tej tablicy analizujemy. I stworzyliśmy sobie nową tablicę i przy pomocy funkcji split rozdzielamy te napisy ze względu na spację. Zobaczmy, co się wydarzy. Mamy w tej chwili utworzone więcej elementów, jest to tablica w tej chwili dwuwymiarowa, ponieważ na danym wymiarze ma jeszcze po 3 elementy, ale zauważamy, że dla napisów 2, 3 i 4 mamy dodatkowe tutaj znaki. Te znaki na pewno nie będą interpretowane jako liczby, a jakaś wartość po prostu zamieniona z tych sumy tych znaków. W jaki sposób sprawić, żeby tutaj była też wartość tylko 2, 3 i 4? Wykonać możemy to w następujący sposób. Zanim wykonamy podziału ze względu na spację, skorzystamy z funkcji strip. Funkcja strip usuwa nam standardowe znaki formatowania tekstu, czyli nową linię, ukośnik R i tego typu problematyczne znaki. Następnie rozdzielamy ten napis i zobaczmy, co wyjdzie. I tak jak widać, w tej chwili pozbyliśmy się niepożądanych znaków. Dzięki czemu w tej chwili moglibyśmy dalej pisać kod i analizować te dane w dowolny sposób. Odczyt plików omówiliśmy, w tej chwili chcemy zapisać jakieś dane. Zapiszemy do pliku dane zebrane z miernika RF8000, o czym mówiłem w poprzednim materiale i w którym stworzyliśmy niezbędną klasę do obsługi tego typu urządzeń. Zatem otwieramy bibliotekę ze sterownikiem do tego urządzenia, wykonujemy jego inicjalizację i w tym momencie otwieramy obiekt file z możliwością zapisu, czyli literka W. Następnie chcemy zebrać 30 pomiarów w odstępie 100 milisekund każdy. Żeby zapisać jakiekolwiek dane do pliku, należy użyć opcji write, czyli file.write i zapisujemy nasz string prosto do pliku. Gdy skończymy operację na pliku, zamykamy plik. Sprawdźmy, co się wydarzy. Zebrało nasze pomiary. Musimy w tej chwili sprawdzić, czy mamy nasze wyniki. Otwieramy nasz plik i tak jak widać, mamy zebrane pomiary, ale one są ze sobą wymieszane. Dlaczego? W przypadku zapisu do plików trzeba pamiętać o właśnie znakach nowych linii, żeby przenosić odpowiednie elementy do nowej linii. Zatem w jaki sposób poprawić ten problem? Rozwiązanie jest bardzo proste. Należy wypisać napis i na końcu napisać ukośnik N. Wykonajmy sobie w tej chwili zapis plików. I tak jak możemy zobaczyć, w tej chwili nasze wartości ładnie wyglądają, ale te, które mieliśmy tutaj, zniknęły. Co jeżeli nie chcemy tracić już zebranych próbek, a chcemy je dopisać? Musimy w miejscu literki W wpisać A+. Dzięki temu append, bo tak można to tłumaczyć, na końcu pliku doda kolejne frazy, kolejne linie nowych danych, dzięki czemu poprzednich nie utracimy, a nowe zapiszemy. Sprawdźmy, czy to działa. Dopisało nowe dane z Enterem, ponieważ wcześniej tu dodałem znak nowej linii, dlatego są rozdzielone te dane. Na temat zapisu plików tekstowych byłoby to tyle. Jest to tak bardzo proste. W tej chwili trochę sobie utrudnimy przykład i dodamy obsługę plików CSV. Pliki CSV można obsługiwać także dedykowaną biblioteką, ale obsługa ich jest tak prosta, że można to wykonać także pisząc ręcznie ten kod, ponieważ dużej różnicy nie ma. W tym przypadku będziemy skanować popularne kanały częstotliwości dla częstotliwości FPV, którymi latają droniarze. Tworzymy sobie dwie tablice, w której zapisujemy odpowiednie częstotliwości oraz nazwy tych kanałów, takie jakie mają przyporządkowane im częstotliwości. Czyli komórka 0 nazywa się A1 i ma zawartą swoją częstotliwość w drugiej tablicy. Następnie standardowo tworzymy obiekt naszego miernika, otwieramy plik do zapisu. Oczywiście ustawiamy nasz miernik, żeby nie używał tłumiku i w tej chwili będziemy wykonywać całą procedurę testową. Po pierwsze, dla każdej częstotliwości musimy ustawić miernik, dlatego wykonujemy tutaj jedną pętlę for, w której ustawiamy każdą częstotliwość, czyli ustawiamy częstotliwość i czekamy, aż się miernik ustawi. Informujemy użytkownika, jaką częstotliwość ustawiliśmy.
i następnie wykonujemy po 10 pomiarów 100 milisekund każdy, wypisując dane i zapisując je do pliku. Uruchomimy w sobie w tej chwili ten program. Program się wykonał i zapisał nasze pliki do pliku CSV. Przed uruchomieniem programu nie powiedziałem, w jaki sposób zapisywać dane w formacie CSV. Istnieje kilka rozdzielaczy danych, na przykład jest to średnik, są to dwukropki, przecinki i różnego rodzaju właśnie inne wstawki. Więcej odsyłam do Google'a. W tej chwili sobie otworzymy dane, które zapisaliśmy w trakcie tego programu. Najpierw otworzymy je sobie tekstowo. I tak jak widać, znajduje się tutaj średnik między danymi oraz dane. W tej chwili sobie otworzymy je w Explorerze przy pomocy Excela na przykład. Tak jak widać, nasze dane, które są jednocześnie dostępne z poziomu tekstowego, są także dostępne w komórkach i możemy na przykład dodać sobie wykres dla jakichś danych. Przykładowy wykres pomiaru kanału A1. W ten sposób możemy dane później bardzo łatwo analizować i interpretować oraz także przygotowywać do dalszych badań i testów. W tym momencie chcielibyśmy odczytać ten plik CSV tak, żeby dla każdego kanału wykonać średnią arytmetyczną zebranych pomiarów. W jaki sposób to zrobimy? Otwieramy nasz plik CSV, oczywiście z parametrem R. Czytamy wszystkie linie, zamykamy plik. Tworzymy sobie trzy tablice. Pierwsza z nich posłuży do przeanalizowania linii i stworzenia tablicy elementów rzeczy, które znajdują się w danej linii. Czyli usuwamy znaki nowych linii i inne specjalne znaki. Rozdzielamy sobie dane ze względu na ten średnik i tworzymy każdą komórkę tablicy. Następnie, wiedząc, że dla każdej częstotliwości mamy zebrane dokładnie 10 pomiarów, tworzymy sobie pętlę dla liczby elementów w tej tablicy i w tym momencie konwertujemy element drugi tablicy, czyli w tym przypadku będzie dokładnie ta wartość i dodajemy do zmiennej tymczasowej tą wartość. Konwertujemy jako liczbę zmienną przecinkową, ponieważ mamy tutaj przecinek. Jeżeli nasz licznik, który na początku wynosił 0, wynosi 9, to zerujemy ten licznik. Jeżeli nie wynosi 9, dodajemy do niego wartość 1. Następnie, jeżeli właśnie osiągniemy wartość 9, zaokrąglamy sobie wartość zmiennej tymczasowej podzielonej przez 10 do jednego miejsca po przecinku. Dodajemy sobie do jednej tablicy, która zawiera ładny tekst, tą wartość, a druga tablica będzie zawierała tylko wartość, która nas tu interesuje. Następnie sobie wypiszemy najlepszą wartość i wypiszemy zawartość tablicy. Uruchomimy sobie w tej chwili ten program i tak jak widać, nasz program bardzo ładnie i szybko przeanalizował nasze pomiary i zwrócił najlepszą wartość. I tak jak widać, nasz skrypt bardzo ładnie przeanalizował dane. Więc z punktu widzenia obsługi plików i plików CSV byłoby to wszystko. W tym krótkim materiale pokazałem Ci, w jaki sposób prosto zapisywać pliki i odczytywać w języku Python. Jeżeli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, żebyś niczego nie przegapił. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.